Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach ma już 30 lat. W sali widowiskowej Żarskiego Domu Kultury odbył się jubileusz tej pozarządowej instytucji. Na obchody przyszło wielu znakomitych gości. Ja jestem szalenie wdzięczna wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim samorządowcom, którzy zechcieli wziąć udział w tym dzisiejszym wydarzeniu, bo jest to dla nas jako pracowników tej organizacji największe podziękowanie właśnie za to, że możemy się tu dzisiaj spotkać i że możecie Państwo cieszyć się też z naszego sukcesu. I jestem trochę onieśmielona. Faktycznie potwierdziło ponad 170 osób, że dzisiaj tutaj zawita. Część oczywiście dotrze w trakcie, część musi wyjść w połowie, więc, ale tak czy inaczej będą z nami, są z nami i to jest dla nas największa nagroda. Celem fundacji jest inspirowanie, wspieranie, tworzenie w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych, w tym małych firm prywatnych. Wyzwalanie, wdrażanie inicjatyw gospodarczych i pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia. Fundacja została powołana do życia w 1992 roku przez Urząd Miejski w Żarach. Dziś wyjątkowa chwila dla fundacji, ale z perspektywy minionego czasu to też wyjątkowe wydarzenie dla miasta, dla Urzędu Miasta w Żarach, ponieważ właśnie tam powstała ta idea przy udziale pana Ireneusza Brzezińskiego, który też dziś jest na uroczystości. Cieszę się, że takich wspaniałych ludzi zgromadziła fundacja, aktywnych, kreatywnych, ludzi, którzy posiadają wielką wiedzę, umiejętności, a dzięki temu mogą wspierać przedsiębiorców. A wszyscy doskonale wiemy, że rozwój przedsiębiorczości to jest rozwój również miasta. Z perspektywy tych minionych czasów, lat, z całą pewnością mogę powiedzieć, że ma ogromny wkład, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta Żary. Także dziś gratulowałam, dziękowałam za tą pełną poświęcenia pracę, no i życzyłam kolejnych wspaniałych jubileuszy, też takich okraszonych sukcesami, nie tylko tu na arenie naszego miasta, ale całego województwa, ponieważ fundacja zdobywa wiele środków w ramach funduszy Marszałka Województwa Lubuskiego. To jest duma dla nas. Fundacja posiada w swojej strukturze inkubator przedsiębiorczości, ośrodek wspierania przedsiębiorczości, fundusz rozwoju przedsiębiorczości oraz agencję zatrudnienia. Fundacja od początku działalności udzieliła prawie 500 pożyczek na kwotę ponad 40 milionów złotych. Wielu przedsiębiorców poprzez te pożyczki mogło znacznie rozwinąć swoją działalność. Nasza współpraca już jest od 11 lat, właśnie od tego momentu, kiedy powstała Chatka Puchatka. To już kiedy zakładaliśmy naszą działalność, już korzystaliśmy z pomocy fundacji z różnych zakresów. Z zakresu poszukiwania pracowników, z zakresu pożyczkowego, z zakresu doradztwa. I tak przez te 11 lat, jak od kiedy funkcjonujemy, zawsze możemy liczyć na pomoc fundacji. Udało nam się wygrać dwa projekty żłobkowe i w Żarach, i w Żaganiu, w placówce, gdzie rodzice bezpłatnie mogli przyprowadzać dzieci do żłobka, także był to naprawdę wielki nasz sukces, tym bardziej, że tutaj jest Żar jako jedyna placówka, udało nam się dostać to dofinansowanie. Mamy to szczęście. Jesteśmy miastem przemysłowym z jednej strony, ale z drugiej strony miastem szczególnym pod względem właśnie takiej aktywności, pod względem biznesu. Obecnie na terenie naszego miasta działa 4600 firm. Takiego bogactwa nie ma wiele miast średnich, które możemy porównać do naszego miasta. Z jednej strony to chluba dla tych ludzi i że takich właśnie ludzi w mieście mamy, ale z drugiej strony to jest dobro dla całego miasta, służące jego rozwojowi. Nie brakowało życzeń, przemówień i prezentów. Małgorzata Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Przedsiębiorczość, zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała swoje walory wokalne. Brawurowo wykonała dwie piosenki grupy Jam. Fundacja ma ambitne plany, a marzeniem pani prezes jest budowa w Żarach inkubatora technologicznego. Od 5 lat walczę tak naprawdę o budowę na strefie inkubatora technologicznego. No w tamtym roku, mimo tego, że otrzymaliśmy dofinansowanie, to nie zrealizowaliśmy tej inwestycji. Powodów było kilka, nie chcę dzisiaj o nich mówić, bo nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja myślę, że będą okazje i sposobności jeszcze do tego, ażeby ogłoszono konkurs, bo nie wyobrażam sobie, mądrzy samorządowcy, to ci, którzy słuchają
właśnie przedsiębiorców, słuchają otoczenie biznesu po to, żeby takie konkursy ogłaszać. I wierzę w to bardzo, że Urząd Marszałkowski w tej nowej perspektywie również ogłosi konkurs na budowę inkubatora technologicznego i tym razem uda nam się, wygramy i postawimy inkubator technologiczny nastawiony na rozwój, na innowacyjność, na projekty bardzo kreatywne, twórcze, którego dzisiaj w naszym mieście brakuje. Warto odnotować, że całość imprezy poprowadził Adam Kszczot, były znakomity lekkoatleta. Swoją prelekcję miał również Jacek Rozenek, znany aktor.